przewód skodziedarka. Ma tutaj 90 stopni. Sprawdzimy, czy samo zrobienie oczka pomoże, czy trzeba wyciąć i wstawić tutaj przeszczep. W środku miecz jest ładna, trochę dostała temperatury. Nowa końcówka oczkowa. Termokurczki z klejem, super. Jesteśmy po przejażdżce takiej dłuższej. Alternator 100 stopni. Dareczku, jest dobrze. Misja naprawiona. Cześć, witajcie. Dzisiaj poprawiamy przewód w skodziedarka. Tutaj ta śruba się grzała nam na termowizji do tam około 100 stopni. Ma tutaj 90 stopni, także jest no to trochę niedobrze, trochę dużo. Tu już był kiedyś wymieniany główny przewód ładowania. Myślę, że to on się grzeje, ale to jednak zasilanie na kabinę się grzeje. Także pierw spróbujemy uciąć go. Zobaczymy, w jakim stanie jest miedź, czy jest bardzo przygrzana, czy nie jest bardzo przygrzana. No i czy pomoże samo zagniecenie końcówki. Jak nie, to go skrócimy, tulejka. Taka do łączenia przewodów, wstawimy kawałek nowego przewodu, nowa końcówka oczkowa, no i powinno być dobrze. Także ja odłączam akumulator, żeby tutaj wszystko można było bezpiecznie pracować, no i zabieramy się za robotę. No i słuchajcie, akumulator odłączona, klema, żeby było bezpiecznie, odkręcony ten zasilanie kabiny naszej. Ja uciąłem go, gdzie on jest, a w ręku go mam. Tu jest ucięty ten styk. W środku miedź jest ładna, natomiast z zewnątrz, nie wiem, czy to widać, ona jest taka trochę różowawa. Trochę dostała temperatury. Także sprawdzimy, czy samo zrobienie oczka pomoże, czy trzeba wyciąć i wstawić tutaj przeszczep. Dobra, słuchajcie, zagniecone. Bardzo szeroki kamień jest tej hydraulicznej zaciskarki, bo to hydrauliką taką z chińską zagniatamy, także fajnie. Włączamy teraz auto, obciążenie, nagrzejemy to, zobaczymy, do ilu to się nagrzeje, no i widzimy się zaraz w termowizji. Jesteśmy po przejażdżce takiej dłuższej. Tu tutaj pod maską wszystko zimne, oprócz pokrywy, wszystkiego tego, to jest gorące w dotyku. No ale co, pokażę wam jeszcze, jak to wygląda, jak to jest zrobione tutaj tak na gotowo. No dobra, jesteśmy, czapeczkę trzeba zdjąć. Halo! Nic się już tutaj nie grzeje. 40 stopni, bezpiecznik. Ten przewód, on jest na klimatyzację. On się grzeje teraz. I to, co było u mnie spalone w Toledo, bezpiecznik miałem przyjarany. Ładnie, 40 stopni. U mnie w Toledo ma 50 stopni, także luz. Dareczku, jest dobrze! Dobrze jest! No, także misja naprawiona. Alternator 100 stopni. O, to ładnie tam się grzeje. Śruba alternatora 60, no to tak w normie, powiedzmy. No dobra, jeszcze raz to rozkręciłem. Termokurczka z klejem przyszła. Tu ładnie widać, jak ten klej się wylał podczas zgrzewania. Powiem wam, to jest mega produkt, mega szczelne. Także termokurczki z klejem, super. Zdjąłem go, tu rozciąłem, bo one były sklejone. Brakowało mi, patrzcie, tak właśnie widzicie, o, brakowało centymetra. Teraz jak on jest odcięty, jest luźniejszy, więc mogę go bardziej na luzie tu przypasować. Założymy peszel, żeby było, tylko po prostu troszeczkę w tym peszlu, żeby inaczej te przewody były poukładane, nie? Tu dalej nie rozcinam, żeby ta izolacja była, no i będzie dobrze.